Na tafli bytomskiego lodowiska odbędzie się kolejne wydarzenie rangi światowej. Wizualnie niczego tutaj nie brakuje, więc z tej strony staramy się przyciągać do bytomia, współpracując bardzo dobrze z panem prezydentem Włoszem i z panem wiceprezydentem Adamem Frasem. W tamtym roku otwieraliśmy w grudniu imprezą Christmas Cup, później mieliśmy tutaj kwalifikacje olimpijskie. No i na koniec zwieńczeniem tego roku będzie impreza mistrzowska kategorii U20. Po zeszłorocznej porażce o awans powalczą tu juniorzy z reprezentacji Polski. Sztab i jak część zawodników pamięta, te mistrzostwa bardzo nieudane dla, te, dla nas, dlatego nastawienie jest bojowe, ambicja jakby sportowa jest bardzo y, podrażniona. Przygotowania przebiegają dobrze, jesteśmy w tym momencie w Tychach, w niedzielę przenosimy się do Bytomia. Młodzi zawodnicy zmierzą się z reprezentantami Włoch, Ukrainy, Estonii, Japonii i Korei Południowej. Awans uzyska tylko jedna drużyna. Wszyscy wiemy, po co tu przyjedziemy. No i chcę zagrać jak najlepiej, jak najlepiej się zaprezentować, zwłaszcza, że gramy przed własną publicznością. Za pośrednictwem serwisu Kubbilet.pl ruszyła sprzedaż biletów na nadchodzące mistrzostwa. Wejściówki na mecze reprezentacji Polski oraz pozostałe spotkania kosztują 10 złotych bilet normalny i 5 złotych ulgowy. Karnety na wszystkie mecze Polaków kosztują 40 zł. normalny i 20 zł. ulgowy. Podczas wydarzenia na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów gościć będzie Luke Tardif. Pierwszy raz w historii Bytomia, a po raz pierwszy po 25 latach w Polsce gościć u nas będzie prezes Światowej Federacji Hokeja. To dla nas bardzo ważne i znamienne, bo podkreśla naszą rolę na mapie hokejowej Polski, ale i świata. Kolejna ważna, międzynarodowa impreza, co pewnie ucieszy kibiców i realizujemy swój plan, czyli pełne wykorzystanie lodowiska, w którym jest, jest sport, jest rekreacja. Pierwszy mecz reprezentacji Polski zostanie rozegrany w niedzielę 11 grudnia. Biało-czerwoni zmierzą się z drużyną Estonii. Mistrzostwa Świata Juniorów w Bytomiu potrwają do 17 grudnia.